Na razie patrz, czy ten. Się paliło tam dokładnie. Pierwszy raz, kurwa. Jeszcze gdzieś? No nie wiem, tam było blisko. No chuj. O co tu chodzi? Nie rozumiem. Ej, jesteśmy tylko ludzi, którzy nie powinni się spotkać. O! Nie, jest okej, okay, dzięki już bardzo. Już chyba ugaszone. Chyba zażegnane, ale nie rozumiem. No się, to jest koniec gaśnicy? No chyba tak. Tak to działa? Ale już chyba się nie zapali znowu, nie? Nie no, chyba nie. Jak ugaszone, ale dzięki bardzo. Jakby to dotrzymał, to jakby się miało zapalić teraz. Spoko, to najpierw, wiesz co, najpierw nią rzuć o ziemię. Dlaczego? Z gaśnicą takie dobrze zrobić. Naprawdę. Serio? Mhm. Dzięki bardzo. Już też się palił samochód, także... Ej. To jest mój trójkąt? To nie jest go spierdolony, że ja nie wiem co... Postaw go! Co się zmieniało? Ja. Jak się ale czujesz? No zajebiście! Wkładamy 4-4. Znowu jest okazja coś robić. Dobrze, że kurwa zauważyłeś i ten. I to ugasiliśmy, bo kurwa jakbyśmy tak zostawili... No, za chwilę puch po aucie, no. To byłoby jak z tym, jak on miał? Ten, co mu ostatnio auto spłonęło? No. Insane. Young Paweł, no dokładnie. No. Tam był pożar, ogółem, tam. No my stoimy koło pipi na obwodnicy, już wyjebała korba. Bo... Gasiliśmy auto. Gasiliśmy, bo się zapaliło. No serio. On nie wierzy, nie dowierza. A jest! A ja też chcę zobaczyć, pokaż się, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Nad łapą tam jest dziura. O kurwa, muszę gaśnicę kupić. Musisz. Ej, w ogóle, że ona ten, działała. bo ona ma chyba... Do 2015 roku gaśnica. Tak? Ale no ona nie jest, nie, okay. Nie należy do najświeższych. Uwaga, lewitujący trójkąt. Nie no, bo ogółem nagrywam to wszystko. Tyryce jeżdżą, my się stoimy. Ale to jest ogółem kozak. Bardzo mi się podobały deski na dachu. Kozak. Zostało po zimie. Ale kozak pomysł. Nie zdążyłem odśnieżyć. Jeden sezon, kurwa. Mówiłam. Jedna zima, dosłownie nawet nie cała. Zajebiście. A ja tylko otwieram okno i pytam, co tak śmierdzi? A to korba bokiem wyleciała. Dobra, jakby coś, to zabrakło nam paliwa. Tak. Zamykam maskę. Nie no, kurde. Ogólnie ten silnik to tu nie miał być, bo tu miało być V8. Tylko, że miałem tydzień czasu na zrobienie z normalnej kupety driftowóz. A było wszystko do roboty, dlatego 2.8 to było dosłownie dzień, żeby to po prostu zeswapować. A co się działo? 2 litry tutaj było wcześniej. Aha. Było okej, ale wiesz. No, wiadomo. Nie trzeba nic mówić. No. No jest super. Jest tak mokro, być. Jest przyjemnie. No ale nie ma czym latać teraz. Mam jeszcze takie E30, co teraz składam. Z V8 też. Nie wiem właśnie co z tym zrobić. Miało to być takie daily typowo, nie do upalania nic, no ale teraz... Wyszło, tak na szybko. Wyszło jak wyszło. Przyjechała pomoc. A chłopaki przyjechali, ale winy nie ma. No nie. No nie gadaj, że nie... Była kurwa tu, stary, chyba jest pod spodem. Kurwa, jego macie. Macie może linę? Nie. Nie masz linę, nie? Ja mam pas jeszcze, co... Deski co mamy? Ale... Takie coś. To nie jebnie? Nie wiem. Uwaga. Ile to ma ton? Co? Nie pofoluję z tym autem. Dlaczego? Bo nie skręcisz haka. Naprawdę, kurwa? Kurwa, przecież ile razy ci mówiłem, że jak wyjebali... Jezu, wy jesteście wszyscy kurde mądrzy, przyjechaliście holować bez lina. Ja to zapomniałem, kurwa. Ja, dobrze, że ja to wszystko kurwa nagrywam, bo nikt by nam w to nie uwierzył, nie? I dziwię się tobie, że ty masz dalej taki dobry humor i się cały czas cieszysz. Skręć troszeczkę w lewo. Jest bieg, spokojnie. Dlatego tak ciężko idzie. Idzie, patrz, dawaj ją. Jest moja. Bańcz dalej. Co? Ale to nie wolno. Ale to nie ma siły. Jest silniczek. Mamy go. Fuck you, kurwa. O nie, ja chcę jeszcze w bluzie, nie chcę. Zrobi się nick. Au. Co jeszcze dzisiaj robisz?
spierdolił. Właśnie tylko pęk. Co? Zjebałeś trójkę? No patrz, kurwa. Ja pierdolę. Ja go niosłem, kurwa, i on się połamał, kurwa, masz. Dzisiejszy dzień jest ciekawym dniem. Ujebało ci i zgasiłeś go? Ej, pytałeś, nie. To jadę do strzelec, no. Nie, a no, jechałem dalej. Dobrze, dobrze, tak jak myślałem. Przed nami trasa 30... ile? 8 kilometrów. Maćko Hajsiko poluje BMW. Misja ratunkowa. Korwa wyjebana, koń zwalony. Koń zwalony, korwa wyjebana. Dobra. Po kozacko długiej przeprawie włączam kamerę. Siemaneczko, dzień dobry. Albo dobry wieczór. Słuchaj, to już chyba rano. Zostały nam całe 4 minuty trasy. Zaraz będziemy. Czy byliście kiedyś na końcu świata? Ja powiedziałam, że jeszcze nie, a on powiedział, to zaraz zobaczycie koniec świata. Nie wiem, czy pomyśla na końcu świata. Pytanie, to jest początek końca. No, a to jest koniec końca. Kurwa, a uwaga, uwaga, bardzo auto naprzeciwka i się raczej nie spodziewał chłopek. Ja pierdolę, jeszcze 4 kilometry. Bez pozwolenia się tam z kamerą nie pcham. Normalnie wbijaj. Chcę. Chcesz? Chcesz, ja chcę. Ja też chcę. Stanę, jakby było moje. I śmiechnie się ma to zdjęcie. Podoba mi się tu. Ładne. Bardzo ładne. Jaki... No, pokój to mało powiedziane. Dobra. Inaczej. A czego nie chcesz, Maciek? O kurwa! Chcę. Rozumiem, dlaczego się cieszyłeś, że ci się silnik spierdolił. No bo tamta na, całkiem na końcu idzie teraz tu. No to jest dzik. To już wiadomo. Nie, tak. Kozak. Tydzień. To mi się podoba. No, zalane etanolem do pełna, można zapytać. O kur... Fajnie. O, na coś się daje, 4 beczki chyba są. 4, ale mam latarkę. 4. Masz zawsiągnę kartę. To nie zrób telefonu. Nie zrób. Jak zrób, dostali fakturę. Będę siedział kurwa na stołku no. I myślał... Jedna cewka są 50. Jedna cewka są 50. Ktoś mi tak mówi, no może wyjąć próbę w okiem, ja słyszę. Ale jeżeli jak to będziemy wyglądać? Dobrze. Dobrze, gazu. Oj. Nie, to nie gazu. Dobra, a w sumie mogłaś dać więcej gazu. Kurwa, Tomek! Dobrze, że to jest nagrane. To prawda, tak jest.